Do przygotowania pierniczków wigilijnych potrzebujemy 75 dekagramów mąki, 1/4 kg miodu płynnego, 1/4 kg cukru, 7 dekagramów masła, 1/2 łyżki smalcu, łyżkę kakao, sok z cytryny, 1/2 łyżeczki sody, 2 jajka, sól oraz przyprawę do pierników. Na stolnicę wysypujemy cukier, dodajemy płynny miód i roztopione masło wraz ze smalcem. Wszystko razem mieszamy. Dodajemy jajka, następnie mąkę wymieszaną z pozostałymi składnikami i wyrabiamy ciasto. Wyrobione ciasto wkładamy do lodówki. Następnie wyjmujemy ciasto z lodówki, rozwałkowujemy na stolnicy i wycinamy foremkami różne kształty. Cięte pierniczki przekładamy na blaszkę, wkładamy do piekarnika i pieczemy około 12-15 minut w 180 stopniach. Na część nieupieczonych pierniczków możemy dodać kolorową posypkę. Po upieczeniu pozostałe pierniczki bez posypki polewamy lukrem lub czekoladą płynną. Przygotowane pierniczki możemy spożyć lub wykorzystać jako element dekoracyjny na choinkę.